Jest parę mitycznych bitew, na które jako rasa ludzka nie zasługujemy totalnie. Dis versus Xayo. Dis versus Yapshan. Dis versus inne osoby z Xayo Industries. Gargamel versus, nie wiem, Filip Heiser. Dlatego widzowie, w dzisiejszym odcinku skupimy się na walkach, które wszyscy chcą, dosłownie każdy by z nas chciał, ale nie dadzą nam prawdopodobnie nigdy. Dlatego będziemy musieli sobie to wszystko zwizualizować, więc będziemy bawić się świetnie, mam nadzieję, ze względu na to, że zobaczymy, jak niektórzy dostają. Przynajmniej tak zobaczymy na tym filmie, a bo normalnie nie będzie nam dane, niestety. Aczkolwiek w odmętach internetu możemy znaleźć pewne nagrania lub dowody na to, że niektóre osoby jednak już stoczyły ze sobą pojedynki ręczne. Tak się mówi? Chyba tak się nie mówi. Tak jak widzowie, pro podawania, to możecie mi dać lajka i suba z dzwonem. Polecimy po milion, czołgamy się potężnie. Jak twój stary po pojedynku z żulami pod żabką. Dlatego, no, sami widzicie, że jest to bardzo wolno. Przy okazji, widzowie, w komentarzyku napiszcie, na jaką walkę wy czekacie najbardziej. Piszcie jakieś najpotężniejsze zestawienia. No widzowie, ja jestem ciekawy, czy rzeczywiście Unbox Ali Vardenga zawalczy. No, mam nadzieję, że nie zostaną słowa rzucone na wiatr. Zanim przejdziemy do tych ukrytych w czeluściach internetu klipów, na których to niektórzy okładają się, no, przysłowiowo mówiąc, no, pory jak się okładają. I zanim wkroczymy, widzowie, do symulacji potężnej, w której to będziemy również tworzyć po prostu pewne pojedynki, to musimy sobie rozdzielić, jakie walki byłyby dla nas ciekawe, widzowie. Wujo de Nitrozyniak. Myślę, że top tier do oglądania. Ja bym obejrzał, jak Nitro kogoś wali w pysk. Albo jak sam dostaje w pysk. Piotrullo Izako. No, w sumie by było spoko. Jak wiadomo, Izak jest potężny, wysportowy. No mam takie ciałko. Latały obrazki po internecie z długą nogą trzecią. Myślę, że Izak ma trochę doświadczenie z biciem. Nie. Więc w sumie spoko by było to do oglądania. To żart oczywiście, nie przepraszam bardzo. Jak Multi? No, w sumie to nie wiem. Ja Multiego lubię jako streamera, jako rapera też w sumie. A myślę, że Mech akurat taki pojedynek. Zależy z kim. On musiałby mieć kosę z kimś, widzowie. To wtedy by było zajebiście. Tomasz Działowy. Znaczy powiem tak, Tomek jest potężnie wyrzeźbiony. Jedną rundkę w squasha ze mną przegrał, to miał taką smutną minkę bardzo. To nie wiem, jakby chłopak sobie poradził po przegranej walce na przykład. Ale szczerze obejrzałbym, jak idol myjący naczynia z dzieciństwa się nadupia. Tromba Bomba. Myślę, że jak najbardziej tutaj na samą górę top tier do oglądania. Przerwka na szybką reklamę i konkursik, widzowie. Proszę nie skipować tego, dobrze? Dziękuję. Mam dla was, widzowie, konkursik, w którym do zgarnięcia jest ponad minimum 50 nagród. Minimum, bo od was zależy, jak wiele ich będzie. Jak będzie kafe lajków pod tym postem na fanpage'u Proweby, dodatkowo wlecą kodziki do gierek. A tak to widzowie, do zgarnięcia macie kafelka, 300 PLN-ów, 200 PLN-ów, 2 razy stóweczkę i podyszce dla 45 osób. A czym jest Prowema, zapytacie pewnie, bo tacy ciekawscy jesteście, co? Możecie dostać cashback z ponad 350 sklepów dzięki właśnie aplikacji na telefon Prowema. Link w przypiętym komentarzyku, widzowie, jak coś wam zostawiam. Cashback to oczywiście zwrot przy zakupach, który później dostajecie na swoje konto. Przy okazji w apce znajdziecie takie opcje jak zrzutka, gdzie w łatwy sposób zrobicie na coś zbiórkę, sklepik z tanimi giereczkami i przecenami na nie. I przy okazji łatwą możliwość, by wysłać paczuszki do paczkomatu. Na przykład do mnie, jak za jakiś czas będę robił paczuszki od widzów na przykład. Czemu powiedziałem znowu na przykład? Nie wiem, widzowie. Ale na przykład możecie zjechać na dół i se kliknąć w linka, i se pobrać, i se zainstalować, i se wziąć udział w konkursie. Wszystko możecie, widzowie. Wszystko zależy od was. Jesteście panami własnego losu. Polecam cieplutko. Mandzio. Oj kurde, to ja nie wiem, z kim Mandzio by się musiał klepać, co? Mandzio teraz szczuplejszy się robi. Mandzio taki delikatny. Myślę, że prędzej obejrzałbym walkę Julii pod żabką właśnie, widzowie, niż Mandzio tutaj w oktagonie. Marcin Dubiel. Marcin Dubiel już był widziany tutaj w sumie wystarczająco razy, więc dajemy do dupci, bo ja już, mi już wystarczy dubielowania. Unboxal. Oj, Pawełka z piwnicy bym zobaczył tutaj. By porobił dymy, nie tylko na Rilkaście. Masny Włodarz. Czy powiem tak, walki Boxdela, no już widzieliśmy dużo walk, bo była jedna, była druga i teraz chyba będzie trzecia, nie? Coś takiego. Boxdel chudnie, już nie wygląda jak świnia, jeb***a. Czy może dalej troszeczkę, ale bardzo przystojny chłopak. Boxdel nie f***a mi, proszę za to, co powiedziałem. Ok, dzięki. Ja myślę, że w zestawieniu z tymi osobami było spoko, ale damy w sumie spoko. Xayo. Nie, no to idol musi iść tutaj. To bezapelacyjnie. Xayo w oktagonie. Powinna być jeszcze tego. Tutaj dopiska taka na górze. Xayo. I tu właśnie on powinien być tutaj nad wszystkimi. Tego bym był najbardziej ciekawy, naprawdę. Mini Mike. No Mini Mike był już widziany rzeczywiście, ale ja szczerze bym chciał zobaczyć, jak walczy z innymi niskorosłymi. Musiałem sobie słowo przypomnieć, bo inne nasywało mi się na język. Ale dałbym go w sumie spoko. Dupy nie urywa, ale druga walka, jak to powiedział Don Casio, maluchu, byłaby całkiem spoko, myślę. D-Stream. Ojojoj. Szczerze, jak na High League'u wyszedł Dis i oglądaliśmy to z ziomeczkami, to mieliśmy taki wow, co się odpierdala, nie? Później jak go ogłosili, miałem takie, kurde, ej, to rzeczywiście jest prawda, widzowie, to musi być prawda. Disu wreszcie będzie się natupiał. Albo ktoś po prostu będzie Disa. Tylko, że nie w przenośni, tylko dosłownie. W sensie w
oktagonie. Disu, pamiętaj, kocham cię, super jesteś. Też mi nie na... Disuok, dzięki, dzięki. Ja bym tutaj, o Jezu, jak to się pięknie złożyło, że obok Marcinka. No prawie jak na gali. TV Gry. Nie no, widzowie, była już bitka ludzi z TV Gry. Proszę bardzo, zaczynamy. Sami sobie zobaczcie, widzicie? Teraz bierze Heda przerzutkę, mu robi szop. Na ziemi go wali, ale go to podnosi. Skacze, ale mus... No jak widzicie, walki się już odbyły, widzowie, tylko nie wiedzieliście. W 2018 roku to całe TV Gry zawalczyło, więc no nie wiem, widzowie, nie wiem, czy ja bym chciał znowu walkę TV Gry zobaczyć, tak szczerze. Ja myślę, że mimo tego, że Head Idol, mimo tego, że Kasper Idol, Szefo też, reszta git, ja bym dał w sumie na mech. No nie wiem. Sylwester Bardenga. Była jedna walka, skończyła się różnie, można powiedzieć. Druga walka, no nie wiadomo. Może się skończyć trochę lepiej. No na ten moment wydaje mi się, że w zestawieniu tutaj z pozostałymi ludźmi byłoby to całkiem ciekawe, serio, to by mogło być całkiem ciekawe. Ale tylko i wyłącznie patrząc na to, że w zestawieniu by był z tymi osobami tutaj. Team X, no powiem wam tak. Jeśli Mandzio znowu byłby Mandziem z Computronika i by zawalczył na przykład z Lexiem, no to by była potężna walka tytanów, widzowie. Nie wiem, kto musiałby być z Teamu X, ale myślę, że zawsze ktokolwiek z Teamu X to jest w sumie spoko. Na co ostatnio dała mega zajebistą popisówę? Pokazówę? Nie, popisówa brzmi, jakbym ją źle oceniał i bym był śmieciem. Aha, nie jestem. Tak czy jak Natsu ostatnio dała niezły pokaz. Nie wiem, czy to z własnej woli, czy agencja, czy ktoś inny, ale wyciągać osobę, która jest po takich przeżyciach, wiecie, związanych z walką i to jest naprawdę wykończenie fizyczne. I jakby człowiek naprawdę po takich walkach i przygotowywaniach czasami jest wrakiem człowieka. Ona jeździ i koncertuje. Nie wiem, Natsu, mega szacun dla ciebie. Serio, że dajesz radę. Ja! No ja siebie nie widzę. Ja jestem p***a przecież, widzowie. Przecież sami wiecie, nie? No nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu, jakbyście chcieli mnie na przykład zobaczyć. Jakby się do mnie Hajlik zgłosiło z fajną stawką, albo Fame ma, szczerze poszedłbym nawet. Może bym spróbował swoich sił. Tak czy siak nie uważam się za na tyle ciekawą osobę. Jestem po prostu piwniczakiem, który nie wygląda jak piwniczak, ale kiedyś był, więc daję mech na siebie. Blowek. No nie wiem. Szczerze, Blowek akurat imo mech. Rezi. Oj tak, Reziego chciałbym zobaczyć, ale tylko ze względu na to. Jakby Rezi walił się z Frizem, to się walczyłby. To by było, widzowie, idealne. Abstrahuję. Karolek. Naruciak. Mech, w sumie. Nie byłoby to złe. Szymon i Samu Idol Kasprzyk. Oczywiście, że w sumie spoko. No i mamy tutaj Werkę. Werka oczywiście myślę, że top tier do wzięcia. Top tier do oglądania. Dobrze, widzowie, w takim razie na jakie walki konkretnie czekamy, kogo, z kim i dlaczego? Po pierwsze myślę, że walka Unboxel versus Vardenga. Walka już można powiedzieć, że została zapowiedziana, chociażby tym oto wydarzeniem. Ja miałem walczyć z Unboxalem, taką dostałem propozycję. Aczkolwiek myślę, że w przeciągu pół roku może się do tej walki dojść, jeszcze muszę się lepiej przygotować. Tak, i ale wiesz, tyle. Unboxal 1,78 m bodajże, coś koło tego. Vardenga, jak tutaj widzicie, ma 1,71 m, czyli tam 3 cm mniejszy ode mnie. Kilogramowo też wydaje mi się, że jest podobnie, bo pamiętam, że z Pawłem ostatnio gadałem, to mówił, że coś koło właśnie 70. No, szczególnie, że Vardenga ostatnio dostawał długich przeciwników bardzo. No, więc myślę, że tutaj nie byłoby takiej potężnej pod okiem, a po prostu jedna osoba by na nią wyszła. Jakby na przykład walki nie było. Freeze versus Rezi. Była taka plota, którą słyszałem i też chyba jakieś fake newsy były na ten temat, że właśnie Rezi zawalczy z Freezem. Ze względu na to, że wtedy Freeze zaczął lecieć coraz bardziej w górę, to chyba w sumie było nawet ponad półtora roku temu, nawet chyba 2 lata temu, coś koło tego. No i wiecie, jako że doganiał Reziego, który był taki, wiecie, top of the top, wtedy jeszcze Blowek nie nagrywał tak dużo takich filmów, które robi w tym momencie. No ale co, patrząc na to, jak chłopaki wyglądają, wiecie, tak fizycznie, myślę, że wiecie, taka walka o miano króla lifestyle'u w Polsce, no myślę, żeby była mega spoko, szczególnie, że wiecie, Rezi ma swoje Thunder Crew, a Freeze ma swoją ekipę, co nie? I myślę, że to by była dosyć mocna klepa Minecraft, nie? Piją na mordo i lecimy sobie tu dalej. No i walka, na którą rzeczywiście czeka chyba cały polski internet, czyli Xayo versus Diz. Powiem tak, Dizowi się ostatnio mega schudło, co nie? W sensie, no wcześniej wyglądał strasznie, no wyglądał jak trochę taki pucz z Doty. Teraz Disu, no wchotuwa trochę, no nie ma co mówić, widzowie, chłopiotku, zrobił glow up, trochę jak ja. Też kiedyś wyglądałem paskudnie, a teraz patrzcie, jaki ładny chłopak, nie? Piękny, bo jeszcze w mordę nie zostałem po tym filmie. Tak czy jak, cały konflikt, co nie? Cała ta historia, myślę, że jest w tym wszystkim najważniejsza, bo szczerze,
Nie dostaliśmy chyba jeszcze nigdy aż tak pożądanego pojedynku, głównie ze względu na to, że ten konflikt był po prostu tak znany i tak widoczny. I tutaj z pozostałych osób nie wiem, z kim miałyby zawalczyć, tak szczerze. Wujak, Imper, Trąba i Werka, mega ciekawe osoby do obejrzenia, ale nie mam pojęcia, w jakim zestawieniu. Werka fajnie jakby się klepała z Natsu, ale no jakby może do tego nie dojść. Głównie chociażby ze względu na to, że Werka już powiedziała, że po prostu na pewno nie zawalczy. Sportem, jeżeli chodzi o sztuki walki, jakąś przemoc i tak dalej, ja nie mam z tym nic wspólnego i raczej się w tym nie widzę. Walk Disa i Xayo było dużo w ogóle, widzowie, wiesz, bo nie wiem, czy wiecie, ale jakby internauci już udokumentowali takie walki. Disu już walczył na przykład z bonusem BGC, no nie wiem, widzowie, no tutaj macie potwierdzone info rzeczywiście. Więc tutaj akurat walki Norberta już, widzowie, mogliśmy zaobserwować, no tutaj ładny kop, bonus jak zawsze nie wie, co robi, no po prostu 100% widzowie, potwierdzone info tutaj jest, co nie, akurat. Tutaj też, widzowie, 4 lata temu w ogóle została udokumentowana walka Dis versus Xayo, no sami zobaczcie, widzowie. Jazda! Zobaczmy, kto wygrał tą walkę, widzowie. Ciąg dalszy nastąpi. No i nie nastąpił chyba. Tak czy jak, widzowie, te filmy nie oddają tego, jak w rzeczywistości by ta walka wyglądała. Dlatego, widzowie, że tylko ja w Polsce postanowiłem zapłacić ludziom specjalnie, by wybudowali profesjonalny oktagon sponsorowany przez serwer CoxCraft.pl. Znaczy, to jest mój serwer i Szymka, więc w sumie to tak, jakbym se sam zapłacił. I tutaj pod patronatem Fejmba oraz Hailik będą staczać pojedynki osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy, i będziemy robić wizualizację, jak mogłyby wyglądać ich walki. No super jestem, wiem, widzowie. Pierwsza walka. Drodzy widzowie, przed wami w prawym narożniku Unboxal, którego specjalna umiejętność jest chorągiewka, proszę bardzo. Oraz w lewym narożniku znajduje się Sylwester Wardęga, który posługuje się, no, tym, co druidzi, czyli drzewem. No i przy okazji posiada umiejętność regeneracji, więc no kurczę, jest jak jest. Nie wiem, czy tutaj będą wyrównane szanse, bo jednak druidzi, no, mają to do siebie, że potrafią się leczyć. No może być ciężko tutaj Unboxalowi, widzimy niezadowolenie na jego twarzy. Dobrze, panowie, w takim razie ustawcie się w narożnikach. Czy jesteście gotowi? Spójrzcie na górę i pokiwajcie głową, że tak. Super. Dobrze, w takim razie niech wygra najlepszy. 3, 2, 1, zaczynamy. Tutaj panowie dali sobie piątkę na początek. Bardzo ładnie, dobre sportowe zachowanie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Druid odlatuje na odległość 2 metrów. Cały czas jest w powietrzu prawdopodobnie. No i teraz odpala regenerację swoją, z tego co widzę. Bardzo potężnie, jakieś kurcze tutaj wystrzałowe rzeczy obok niego. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, zobaczymy, co Unboxal zrobi z tym faktem. Widzę, że dosyć mocno tą chorągiewką odpycha. Ona ma chyba dosyć mocny podmuch w sobie. Wydaje mi się, że tutaj coś się wydarzyło. Mimo wszystko Unboxal ze swoją chorągiewką zniszczył potężnego druida, który nie dość, że posiadał regenerację, to jeszcze bił go potężnym Aishan Seplingiem. Przejdźmy, widzowie, w takim razie do kolejnej walki. A oto kolejna walka, na którą wszyscy czekali. Czyli po moim prawym narożniku Rezi, witam serdecznie. Człowiek, który robi na YouTubie tak długo, że jego specjalna umiejętność to pajęczynka, którą może uwięzić swojego przeciwnika. Ponadto posługuje się on piorunami, aczkolwiek nie możemy ich teraz pokazać, zostaną one zaprezentowane w trakcie walki. Ponadto po lewej stronie, po lewym narożniku, znaczy tu nie ma narożników chyba, nie? Bo tutaj to jest taki okrąg, to jest oktagon, więc to chyba nie ma aż tak dobrze. No nieważne, widzowie. Mamy Freeza, witamy serdecznie. Freeze posługuje się TNT oraz zapalniczką, głównie ze względu na to, że lubi wysadzać różne rzeczy. Ponadto jest bardzo szybki, no bo przebija wiele osób w subach na YouTubie i nie tylko, i ogólnie też szybko zapierdala, z tego co słyszałem. W takim razie 3, 2, 1, start! Niech wygra najlepszy. Tutaj widzę, że już potężnie Rezi odchodzi od tego TNT, które no próbuje wybuchnąć, ale nie bardzo, nie bardzo. Tutaj widzę, że pajęczyką, ale czemu tej pajęczynki nie stawia? W takim razie, czy Rezi potrafi rzeczywiście wystrzelić swoją błyskawicę? O kurde, co tu się stało? Nie no, ten zawodnik widzę, że tutaj potężnie wleciał. Widzicie, widzowie? No kurczę, tak to jest, tak to jest. Szybkość nie wy... No tak też czasami bywa właśnie, widzowie, w życiu, że tak czy siak, no niestety tutaj mamy remis. Nigdy nie dowiemy się, kto robi lepsze filmy lifestyle'owe, ale zobaczymy, jak przebiegnie następna bitwa. Czy walka w sumie, bo to nie będzie bitwa, widzowie. Okręt nasz płynął mgłę. No i ostatnia walka w dzisiejszym zestawieniu. Jak widzicie, płonąłem przed chwilą, bo jest lawa. A jak jest lawa, to jest ciepło, widzowie. Podgrzaliśmy atmosferę. Po moim prawym narożniku
Majku. Marcin Ksajo Majkut, który ma X na plecach. Myślałem, że będzie miał coś innego napisane, jak na przykład rzecz, którą ja dzisiaj wrzuciłem na Twittera, bo ktoś miał fajną rejestrację. Tak czy siak posiada umiejętności takie jak podpalanie, ze względu na to, że no potrafi podpalić wiele osób. Nie tak dosłownie, no ale w przenośni. Ponadto widzowie posiada, ale proszę tutaj nie pisać takich rzeczy. Ponadto posiada umiejętność przyzwania swoich kolegów, którzy potrafią zrobić potężną zadymę, ale no różne osoby mogą dostać i to nie jest zależne od niego. Proszę bardzo, tutaj po mojej lewicy i po lewym narożniku Distream. Jego super umiejętność to topory. Dziękuję serdecznie. W takim razie, panowie, czy jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! I zobaczmy, niech wygra najlepsze. Widzę, że tutaj dispo... No i właśnie tak to wygląda. No więc widzowie, sami widzicie, różnie to bywa. Siekiera w Minecrafcie jest bardzo mocna, może dlatego, kurde. No może w prawdziwym życiu Marcin ma większą odporność na siekiery. Tak czy jak, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek się wam podobał. Tyle takie mrugnięcie oczkiem do mojej starej widowni. Stary, kurde, dopiero miesiąc nagrywam rozrywkę bez gier. No ale jeśli chcecie więcej tego typu materiału, zostawcie lajka oczywiście. Mój Twitter, mój Instagram, wbijajcie, widzowie. Tutaj macie jakieś inne odcineczki. Tutaj macie moje dwa inne kanały, które również warto subskrybować. I pamiętajcie, widzowie, nigdy nie wiemy, jak się walki potoczą, bo różnie było w historii, że zakładali, że ktoś wygra, no a jednak historia trochę inaczej się pisała. I trzymajcie się i nie zesrajcie się, widzowie. Na razie.